Dzisiaj, mimo tego, że się kończy lato, w naszych sercach ciągle maj. Palcem w gipsie, jakby cały czas faka wszystkich pokazywał przez siebie. A co musisz zrobić? No pętło mu gdzieś tam wziąć. Słyszałem, że Stelmach też złamany. Stelmach złamany, Stelmach człowieku dwa razy albo na finale wyciął. I łatka w gipsie jest, nie? Dobrze, że mu żebro nie pękło. Pierwsze męskie granie zrobiliśmy w 2010 roku. Inspiracją jak gdyby do tego, żeby to zrobić, był utwór Męska muzyka. Utykaj męski rym, trochę utyka, dużo wina w nim. Grupa ludzi skupiona wokół męskiego grania to jest tak naprawdę grupa pasjonatów. Ludzi, którzy łączą robienie eventu z zrobieniem super projektu, w którym się odnajdują, którego oddają emocje, oddają bardzo, bardzo dużo energii tej imprezie. Kolejny miesiąc w trasie tak naprawdę, 6 koncertów za nami, 7 przed nami. Też myślę, że nie będzie gorszy od poprzednich, a nawet chyba może najlepszy, bo to jednak finał. Co powiedzieć, no 28 tirów jeździ z nami, 140 osób. Wszyscy pracują praktycznie po 15-16 godzin na dobę. To są ludzie, którzy potrafią przenosić tony stali, żeby zbudować tą scenę, bo tą scenę nie budują maszyny, budują to ludzie. To są miesiące przygotowań, to są harmonogramy. To jest kilka, moim zdaniem, najlepszych ekip w tym kraju, które są tak zsynchronizowane, że jedni z drugimi współpracują praktycznie jak jedna wielka rodzina. No. I to jest chyba fajne, że oni się tak dotarli. Jak spadnę z kraty, przyszedłem. I potrafią sobie nawzajem pomagać, mimo że są z różnych rodzin, jak to mówią. Gramy w jednej drużynie, no i to jest chyba najważniejsze. Teraz pracujemy z Pawłem, z Spiderem Pająkiem, ustawiamy jeżdżące podesty, czyli tak zwane risery, na pozycje do świateł, czyli na tych pozycjach, na których te risery, ci poszczególni instrumentaliści będą stać w trakcie koncertu. Tak? Na przykład tutaj mamy pozycję instrumentów klawiszowych i perkusji zespołu Tomka Organka. Mamy tutaj oznaczony jego wokal, tam będzie stał basista, więc Paweł się przygotowuje do tego, żeby te światła, które teraz przygotuję, zostały wygenerowane, że tak się wyrażę, na koncercie. Pierwsza próba jeszcze nie muzyczna, świetlna, równie ważna, bo częścią koncertu jest nie tylko muzyka, ale również potężna praca Pawła i ekipy od świateł i wizualizacji.
Właściwie 90% efektu, który ludzie widzą na koncercie, powstaje na etapie preprodukcji w naszym wirtualnym studio, gdzie programujemy światło, wideo, content, kamery, efekty, czyli wszystko, co składa się na to widowisko. Założenie było takie, żeby nadać odrębny charakter każdemu z zespołów, adekwatny do stylu muzyki, dynamiki itd., itd. Sama realizacja, później to już jest czysta petarda, czasami ta kula tej energii, która jest generowana ze sceny, jest naprawdę ogromna. Cały fok się rusza, skaczemy, niejednokrotnie wydzieramy się. Obserwowanie ludzi, którzy doświadczają efektów naszej pracy, daje naprawdę poczucie ogromnej satysfakcji i spełnienia po tych ciężkich, nieprzespanych nocach. Każdy koncert dla mnie jest czymś trochę takim nowym i wyjątkowym, ale chyba takie największe emocje, może nawet nie największe pozytywne, tylko ogólnie największe, to pierwszy koncert męskiego grania w Poznaniu, dlatego że to była po pierwsze taka inauguracja, po drugie ja pochodzę z Poznania, więc to było w moim mieście rodzinnym. Był tam mój tata, który był ze mnie bardzo dumny, że biorę udział w takim dużym projekcie. I też takie trochę inauguracja tego, na co pracowało cały sztab ludzi, na co pracowało po prostu kilkadziesiąt osób od ponad pół roku i w końcu mamy to, dzieje się, jest on air. Wiesz co, takim moim marzeniem jest kiedyś, żeby kiedyś na męskim graniu zrobić coś takiego, żebym nie musiał skakać po tej scenie, ale żebym chociaż na jednej trasie miał takie coś, nie wiem, ze szkła czy z czegoś, gdzie by było biurko, jedna lampka, mikrofon radiowy, który by to wszystko imitował studio. I ja, żebym tam siedział i prowadził koncert jak audycję. 7-godzinną, dużą audycję. Ale wtedy nie poskaczesz. Może i lepiej. W tym studiu nie poskaczesz. Chociaż ty na tych wyjazdowych, to też jest studio, bo jest studio. Nie jest studio. To nie usiedzisz. Nie, to się... Czy to by się udało kiedyś poprowadzić audycję wyjazdową, plenerową, siedząc w miejscu? Nie, za nią Gacek zawsze chodzimy. Chodzimy sobie wokół wozu, lubimy przemierzać różne przestrzenie, żeby... Bo to jest jakiś taki... Znaczy, to jest nasz sposób na prowadzenie audycji z terenu, jak to się mówi. I ona to świetnie czuje, ona kapitalnie wie, że nawet jeżeli jesteśmy 50-100 metrów od siebie, właśnie to chciałem, wiemy, jak się złapać. Ale... Włącza się nam od razu tęsknota za kolejną trasą koncertową, za wyjazdami, za szaleństwami, za tym wszystkim, co się wiąże właśnie z takim kolorowym korowodem. Skończy się trasa i będzie tak zwana depresja poeventowa, nie przepraszam, depresja pomęsko-graniowa, bo to jest już od 4 lat zjawisko, które mi regularnie towarzyszy, że po ostatnim koncercie w Żywcu wracamy samochodem, widzimy te wszystkie billboardy, one jeszcze wiszą, jest smutek, bo pracujemy na to wiele, wiele, wiele miesięcy i to są niesamowite emocje, no ale trzeba jakby wrócić do biura, zejść na ziemię, no i jesień będzie na pewno mocno koncertować. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, bo tak zakłada pan... Już cię dobrze znam. Kłada pan. Męskie granie orkiestra, co roku inna, ale co roku wyjątkowa, pełna emocji, czasami sprzeczności charakterologicznych, więc nie jest takie proste, żeby te klocki zgrać od samego początku i to wszystko będzie działało, ale zawsze udana. W tym roku Tomek Organek, super dyrektor drugi raz rzędu, Monika Brodka i Piotrek Roguski, to taki trzon zespołu. Czyli to, co wszyscy widzą na scenie, to muzyczne zderzenia, spotkania artystyczne. Tworzymy wspólnie w agencji, bo mamy kilka osób, które czynnie zajmują się muzyką. Także siadamy przy wspólnym stole, kombinujemy, wymyślamy. Jak było, jak przygotowała się męskie granie orkiestra? Fajnie określa wywiad Natalii Zamińskiej w gazecie magnetofonowej ostatnio, która napisała, że po pierwszych próbach chciała wyjść z sali prób, ponieważ wydawało się, że wszyscy nadają na tak odmiennych falach, że nie jest możliwe połączenie tych wszystkich charakterów muzycznych w jedną całość. A na końcu wywiadu napisała, że niczego nie żałuje. I tak też dokładnie było, bo program stworzony przez Męskie Granie Orkiestra był naprawdę świetny. Lepiej kiedyś było, pani sędzio, nie wierzę, że mój syn sprzedaje to dzieciom. Że dobry chłopak był i mało pił. Że dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Po zakończeniu Męskiego Grania dostałem SMS-a od Piotra Roguckiego, który napisał, że było to wydarzenie jego życia. Sorry, boy. Stop.
które pracują tutaj tak naprawdę przez cały tydzień, w momencie, kiedy wy, goście, my, organizatorzy, oglądamy tę imprezę, produkujemy ją, w czasie imprezy są tylko jak gdyby dyżurni technicy, którzy są pomocni w razie W, w razie gdyby coś się wydarzyło. Reszta ekip powinna spać. I teraz co się dzieje? Co mnie urzekło i dlaczego te ekipy się identyfikują z tą imprezą? Tydzień temu, w momencie, kiedy wszystkie ekipy zwolniłem do hotelu, żeby się przespali przynajmniej przez te 6 godzin, przyszedł do mnie kierownik ekipy i mówi: Darek, czy my możemy zostać? A ja mówię: ale macie czas wolny. A on mówi: pracujemy 5 dni przy tej produkcji, chcielibyśmy zobaczyć nasz efekt pracy. Tu jest ta identyfikacja tych ludzi, którzy mogą spać, ale chcą zobaczyć, cieszyć się tą muzyką razem ze wszystkimi gośćmi. I przychodzą po koncercie i mówią: warto było się męczyć. Kończymy te imprezy zawsze w tym miejscu, od 8 lat. Wy bardzo dobrze wiecie, kogo jeszcze na tej scenie brakuje. Brakuje całej ekipy Męskiego Grania, która tę trasę przygotowywała. Co wy na to? Żywiec! Oddaję wam scenę i słyszę tylko was. Teraz wy! To jest taki wyjątkowy moment, kiedy możemy podziękować tym wszystkim ludziom, którzy brali udział w tej imprezie, budując ją od początku. Wszyscy razem stoimy, dziękujemy sobie wzajemnie, dziękujemy też publiczności. To jest niesamowicie naprawdę wzruszający moment. I czuję też, że tak naprawdę robimy historię, bo te rzeczy, które się wydarzyły tylko na Męskim Graniu, one gdzieś zostaną samo wydane na płytach, zostaną zapamiętane. Ja myślę nawet, że... Czechowski byłby dumny z tych wykonów. Przy pierwszym, przy drugim, przy trzecim nie byłem pewien, czy będzie czwarte, czy będzie piąte Męskie Granie. Dzisiaj jestem w 100% przekonany, że będzie 10. Mimo, że jesteśmy przy 8, bo to już jest tak rozpędzona machina. Wszystko jest prawda. Go!